Siemanowy Tomyś, witam cały sztab przy Ośrodku Kultury. Dawajcie znać, co się u was dzieje, a my pozdrawiamy was z zimowej Warszawy i gramy razem do końca świata, jeden dzień dłużej. Cześć, siema! Siema, siema! 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowym Tomyślu pod hasłem Chcemy wygrać z sepsą. Gramy dla małych i dużych za nami. Co się działo, to był niesamowity finał. Sami zobaczcie. Pierwszy finał w sztabie NOK Nowy Tomyśl rozpoczęliśmy o godzinie 14. Jak zawsze było na scenie bardzo tanecznie i muzycznie. Finał rozpoczęła grupa Troskliwe Misie z niepublicznego przedszkola Bajkowy Zakątek. Kolejno na scenie wystąpiły również grupy baletowe NOK, grupy Biedronki i Lolki i Bolki z przedszkola nr 4 Bolka i Lolka ze specjalnym występem Pań Nauczycielek. Waleria Fludra zaśpiewała hity lat 80. Artystyczna Kraina przedszkolaka NOK, grupy taneczne Megusta Dance, grupy hip-hop NOK, prywatne ognisko muzyczne w Nowym Tomyślu. Później jeszcze na naszej scenie ostatni występ, rozśpiewane warsztaty NOK, pani Edyta Kaczmarek-Rogacz i jej niezawodni wokaliści wystąpili na naszej scenie. Oczywiście na scenie licytacja. Tutaj było prawdziwe szaleństwo jak zawsze.
Po raz pierwszy na scenie był Terminal i nasz dzielny wolontariusz Szymon Sołtysik niezawodnie go obsługiwał i dzięki temu myślimy, że kwota z licytacji była jeszcze wyższa niż wcześniej. Ponad 40 tysięcy z samej licytacji. Dziękujemy wszystkim, którzy dorzucili się w tym dniu podczas licytacji. Zaczynamy od 100 zł. Kto daje 100? Mamy 100. I 1250. Teraz trzeci, brawa dla pani. A to na 400, kochani. 650. Po raz? Jest! Trzeci! Nie, brawo! To się stało, to by pomyślał! Zabrajcie czatu! I na koniec niezawodne objazdowe światełko do nieba. Tutaj w roli głównej graciarze i waleczne wilki. Motocykle i samochody objechały część Nowego Tomyśla i powstało wielkie serce. Co w holu Noku, bo w holu Noku również się działo. Nok Cafe. Harcerze zaprosili na pyszny kawałek ciasta, aromatyczną kawę i zimową herbatę. Animacyjny kącik z górnej półki. Właśnie, dlaczego z górnej? Ponieważ tą grupą kierowała pani Anita Górna. Za to wielkie, wielkie dzięki. Fotościanka WOŚP. Popcorn, wata cukrowa dzięki pani Oli. Wydarzenia dodatkowe, ponieważ od rana w tym dniu odbywał się również orkiestrowy maraton skłoszowy i turniej piłki siatkowej kobiet o puchar przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego. To jest niesamowite, ile osób jak zawsze było z nami. I teraz podziękowania, bez których tych osób ten finał by się nie odbył. Graciarska grupa LOK, Waleczne Wilki Nowy Tomyśl, Restauracja Sandra, Cukiernia Kachlicki, Związek Harcerstwa Polskiego, Restauracja Chmiel i Wiklina, Pizzeria Ramzes, Ściana Squash, Powiatowe Centrum Sportu oraz specjalne podziękowania dla prowadzących licytację Arek Budkowski Joker i Anita Górna. Dzięki wszystkim, że byliście i że wsparliście WOŚP swoim dobrym sercem. Oczywiście podziękowania dla kochanych wolontariuszy. Bez was ten WOŚP by nie istniał. Jesteście niezawodni, jesteście dzielni, jak nawet marzniecie, zbieracie masę kasy do puszek. Szymon Sołtysik, szczególne podziękowanie, ponieważ po raz pierwszy ogarnął terminal i to na pewno nie ostatni. Podziękowania dla każdego, kto wsparł WOŚP. Dzięki wam ten wynik jest taki, jaki jest i mogę powiedzieć jedno jako szefowa tego sztabu, że daliśmy radę jako Nowy Tomyśl i Nowotomyski Ośrodek Kultury i tutaj podziękowania dla każdego pracownika na czele z panią dyrektor Beatą Baran. No to co, gramy w Nowym Tomyślu zawsze do końca świata i jeden dzień dłużej. Do zobaczenia za rok! Siema! Dotarło oficjalne rozliczenie naszego sztabu WOŚP prosto z Warszawy. Oto wyniki. Puszki wolontariuszy, puszki sztabowe, licytacje na żywo. 127 210 zł 44 grosze. Suma kwot z eskarbonek 2460 zł. Kwota z aukcji Allegro 24 636 zł 72 grosze. Co daje łącznie? 154 tysiące! 307 zł 16 groszy! Dziękujemy!